dwa spotkania takie miałem najcięższe, można powiedzieć, w prowadzeniu. I te dwa, obydwa były z Sosnowcem. Już za pierwszym razem, kiedyś tutaj wygrali 3-2, mówiłem podobnie i powtórzę pewnie podobną sytuację. No ta, z Sosnowcem gra się nam bardzo ciężko, zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. To są wszystko mecze na styku, mecze na jedną bramkę. Mimo to, że generalnie drużyna Sosnowca gra, nastawia się na hokej destrukcyjny, na hokej defensywny, szczególnie w neutralnej tercji broni, ten 1-2-2-1-4. No i my po prostu pod tym nam ciężko idzie i mimo to, że a do tego wszystkiego jeszcze powiem tak, że straciliśmy dwie bramki, bodajże dwa strzały, dwie bramki momentalnie na początku i to dodało jeszcze troszkę animuszu drużynie Sosnowca. No i długo męczyliśmy się z tym wynikiem, a do tego wszystkiego do pewnego momentu znakomicie bronił dzwonek w bramce Sosnowca, bo trzeba przyznać, że wyłapał wiele sytuacji, bo naprawdę przytrzymał tą drużynę w ciężkich momentach też i dopiero po tych dwóch bramkach w drugiej tercji Kotaski można powiedzieć, że ten mecz jakby zmienił troszkę oblicze na naszą korzyść i później już tak myślę, że w tej trzeciej tercji mieliśmy już przewagę i inicjatywę w meczu. Całe najważniejsze w tym wszystkim jest to, że zdobyliśmy te trzy punkty bardzo ważne dla nas i cenne na koniec tych rozgrywek. Sanoka z jakimś tam założeniem, jak zawsze nastawiliśmy się na grę obronną, szukaliśmy kontrataków i można powiedzieć, że mecz zaczął się w sposób wymarzony, dwa strzały, dwie bramki i to gdzieś na pewno spowodowało jakieś tam troszeczkę nerwowości, ten chaos w grze Sanoka, choć tam mówię, przez tego momentu gdzieś na pewno mieli sytuacje bramkowe, dobrze bronił bramkarz. Staraliśmy się grać poprawnie w obronie. Na pewno udało się to w pierwszej tercji do samego końca. No druga to na pewno już zdecydowana przewaga Sanoka i szukaliśmy szans w tych kontratakach. Wykorzystane no dobre strzały z linii niebieskiej na pewno to zadecydowały i dobra postawa Tomka w tych sytuacjach dwóch czy trzech sam na sam. I tercji to nas na pewno uratowało i w trzeciej myślę, że tym momentem były takie dwa momenty, od razu pierwsza akcja i sam na sam Kosteckiego i to na pewno też by jakoś tam drużynę skrzydliło i potem moment, kiedy było 4-3 już dla Sanoka, graliśmy przewagę, no i błąd Tuszaka, bramka na 5-3 i to już praktycznie myślę, że z taką drużyną jak Sanok to odrobić, to byłoby, no byłoby to, było to ciężkie i, no i się nie udało. No. Thank you.